Kolejny projekt uchwały Komisja Architektury w sprawie opinii do ustalenia budżetnej inwestycji Godawa budynku biurowo-usługowego ZEFIR. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Wniosek Kowodza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji budżetu na inwestycję pod nazwą budowa budynku biurowo-usługowego ZEFIR wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, garażem podziemnym, naziemnymi miejscami podstawowymi oraz zagospodarowaniem terenu położonego na działkach 44/74, 44/75, 273, obręb 45 Grobocza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na częściach działek 245, 301, obręb 45 Grobocza, w tym zjazdu z działki 245 na działkę 44/75 przy ulicy Ostrowskiej w Krakowie, ze względu na zbyt dużą wysokość budynku, maksymalnie dopuszcza się 5 kombinacji, czyli 15 metrów. Niewystarczająca infrastruktura komunikacyjna ulicy Racławickiej i Wrocławskiej, brak podania liczby miejsc parkingowych. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie w jej podjęcie. Dziękuję bardzo. Czyli generalnie później nazwy komisji nie mają, prawda? Może zaproponujmy całą jakąś. Wtedy będzie pozytywne. Oczywiście półkrowo. Wściekło teraz w technikach będziemy wiedzieć. Mały temat. Może nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie.